Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z panem Maciejem Wisławskim, pilotem rajdowym, jednym z najbardziej utytułowanych polskich rajdowców. Witam i cieszę się, że udało no dzień dobry, dzień dobry. To ja się cieszę, że tutaj grupę młodzieży mogę gościć u mnie w moich rodzinnych Skierniewicach, w moim takim no biurze jak gdyby, w którym jest tylko ja wiem, no, jakaś minimalna część tej mojej wielkiej kolekcji rajdowej. Przejdźmy do pytań. Chciałem zacząć od pana dzieciństwa. Czy w dzieciństwie było coś, co zróżniało Pana od rówieśników? No ja myślę, że na pewno nie. Skierniewice, to, czyli moje rodzinne miasto, to było miasto nieduże, miasto, które liczyło tam około 20 tysięcy ludzi powiatowe miasteczko. Była taka część. Bardzo takiej no, inteligentnej grupy ludzi w Skierniewicach, związanej z pracownicy naukowi instytutów, branżowych instytutów: Instytutu Sadownictwa, Instytutu Ważnictwa, Instytutu Księciarstwa. I ja, jak trafiłem do liceum po szkole podstawowej, to akurat trafiłem do klasy, gdzie było no, kilkoro dzieci, takich można powiedzieć, pewnego rodzaju y, elit. elit y, Kulturalno-intelektualnych tego mojego miasta. I na pewno to miało bardzo duży wpływ na, na, na to, jakim, jak, jaką ja drogą poszedłem. Następna sprawa: uważam, że tutaj trafiłem na świetnych wychowawców od szkoły podstawowej począwszy, przez właśnie to moje liceum. Naprawdę to byli prawie wszystko tacy prawdziwi nauczyciele jeszcze przedwojenni, tacy z tak zwaną taką kinderstubą, bardzo dobrze wykształceni, bardzo dobrze rzeczywiście znający się na tej pracy dydaktyczno pedagogiczno wychowawczej. Naprawdę miałem świetnych ludzi. I niewątpliwie tutaj na to moje dzieciństwo i moją młodość wpłynęły te czynniki, o których wspomniałem. Także nie wyróżniałem się, wydaje mi się niczym, bo tak samo jako dzieciak jeździłem takim Kółkiem obręczą bez szprych z patykiem. Jeździłem na małym rowerku, potem na dużym rowerze. Z zazdrością patrzyłem na motorower Simpson mojego kolegi, który miał jedyny w klasie motorower Simpson, i w ogóle byliśmy dumni, jak pozwolili poz, kolega pozwolił nam ten motorower poczyścić trochę. Ale już nie mówię o tym, że na przykład podtrzymać. O, o jeździe nie wspominam, bo to było poza ponad marzeniami. Hmm. A skąd u Pana zainteresowanie rajdami? To jest y, dzieło przypadku. Ja prowadziłem, y, pracując w Instytucie Warzywnictwa, będąc absolwentem Wydziału Ogrodniczego Warszawskiego SGGW, więc takim wykształconym ogrodnikiem byłem. Y, prowadziłem y, produkcję szklarniową tutaj u siebie w takim moim prywatnym gospodarstwie szklarniowym, które sam zbudowałem, bo to było moje marzenie. Już w czasie studiów marzyłem o tym, żeby właśnie czymś takim się zająć. Ale jednocześnie po studiach trafiłem na staż do Instytutu Warzywnictwa. I mając swoje własne szklarnie i ogromną bazę w postaci literatury, dostępu do literatury, do, nowych, do nowoczesnych jakichś środków ochrony roślin, nowoczesnych metod uprawy tych roślin pod szkłem, ja miałem jednocześnie, y, takie dwa w jednym byłem, jednocześnie i posiadaczem dużej wiedzy teoretycznej i jednocześnie sporej wiedzy praktycznej, bo sam to u siebie robiłem. I jak Trafił do Skierniewic, no wtedy nie znałem gościa, ale dzisiaj to taki mój wielo wieloletni przyjaciel Krzysztof Materzyński z Wilanowa, którego rodzice mieli piękne gospodarstwo szklarniowe, mieli ogromne szklarnie, ogromne. I y, tak zmusiła no, y, ich niejako koniunktura do y, uprawy ogórków w tych szklarniach, bo najpierw uprawiali tylko kwiaty, to przyjechali do, do Instytutu Ważyńca, z prośbą o jakieś takie wskazówki, o jakiś taki nadzór, taki właśnie taki naukowo-fachowy, żeby nie popełnić błędów. I ten Krzysztof Materzyński został skierowany do mnie, bo w Instytucie Ważynictwa w Skiernicach oczywiście mnie znali, wiedzieli, że ja mam szklarnię, ja pracuję jako, jako taki stażysta, czyli tak no, jak gdyby no, no, mam dostęp do całej tej wiedzy. Skierowany został do mnie i ja yy, przez kilka lat prowadziłem u nich właśnie ten taki nadzór w pewnym sensie nad produkcją Ogórków u nich w tych szklaniach, pięknych szklaniach na Wilanowie. I ten syn tych ludzi, ten Krzysztof Materzyński już jeździł rajdy. Jeździł, już miał licencję, jeździł rajdy, a że to byli ludzie bardzo zamożni, to byli ludzie, którzy mieli na przykład w domu trzy samochody takie osobowe, kiedy na przykład na osiedlu było jedno auto, na dużym osiedlu na przykład było jedno auto, to tam tak dla porównania, jak gdyby dla złapania tych proporcji, to w jednej rodzinie były trzy osa, osobowe samochody. No i ten Krzysiek Materzyński te takie rajdy, te popularne i takie te do mistrzostw okręgu warszawskiego już jeździł. I on niejako po raz pierwszy w życiu pokazał mi w ogóle y, poprzez opowiadanie, poprzez jakieś takie no, wspólne oglądanie jakichś y, slajdów, bo przecież nie było przeźroczy, bo przecież nie było żadnych magnetowidów jeszcze, bo to przez y, początek lat 70. No, pokazał mi właśnie ten sport, co to są rajdy. I tak przez czysty przypadek. Ja otarłem się o takie rajdy, te najpierw popularne w Warszawie, potem te do z Okręgu, poznałem trochę ludzi, spodobało mi się to i za namową tych moich kolegów, tych moich takich przyjaciół, jak to się dzisiaj mówi, znaczy wtedy mówiło, przepraszam, badylarzy, ja zacząłem też, mając swoją syrenkę 104, też zacząłem, jak gdyby, tą swoją przygodę w walce o punkty dla, do zdobycia licencji w tych rajdach takich popularnych, tych takich rajdach ogólnodostępnych. A czy jeśli dzisiaj urodziłby się Pan jeszcze raz, to poświęciłby swoje życie Właśnie motoryzacji? No, myślę, myślę że, że na pewno tak, dlatego że akurat tutaj w moim przypadku, no bo sport jest naprawdę bardzo ciężki, ekstremalnie trudny, nieprzewidywalny i nikomu bym tego sportu nie polecał. Ale gdybym miał chociaż cień gwarancji, że ta moja powtórna droga tutaj przez to moje życie tak będzie się mniej więcej kierowała, tak będzie biegła, jak ta moja poprzednia droga, to bardzo chętnie bym rzeczywiście to powtórzył, bo jak powiedziałem, sport jest piekielnie trudny, piekielnie ekstremalny, ale naprawdę Faszny. daje fascynujący i daje naprawdę ogromną satysfakcję, ogromną radość. Z tego wywiązania się z nałożonej na siebie tej ekstremalnej roboty. Poza tym, słuchaj, no już tutaj, cała ta otoczka, bo sam ride to ride, ale przygotowania, to wszystkie opisywania trasy, to, te wizyty w biurze rajdu, te konsultacje, jakieś pytania, no naprawdę, to jest, to jest strasznie skomplikowany sport i naprawdę cały czas bardzo tak skutecznie w pełni jakoś tak zajmuje, zajmuje czas załodze, kierowcy, pilotowi, mechanikom, menedżerowi, logistykowi. Także tutaj, naprawdę, taka grupa ludzi. Które ma, jak to się ładnie mówi, pełne ręce roboty. A jakie cechy według Pana powinien mieć dobry kierowca rajdowy, a jaki pilot? Czy... Na pewno zarówno jedna osoba w zawodzie, jak i druga muszą mieć jednak pewne predyspozycje, aczkolwiek można bardzo dużo w sobie zmienić. Dużo można zmienić, ale tak kierowca rajdowy musi mieć przede wszystkim niesamowitą wyobraźnię, ogromną wyobraźnię, musi mieć ogromną. No niewiarygodną podzielność uwagi. Oczywiście odporność, odporność na stres, umiejętność nie przekraczania granic ambicji, bo są ambicje sportowe i ambicje fałszywe. Więc kierowca, dobry kierowca nie ma prawa przekroczyć tej cienkiej linii między granicą sportową, ambicją sportową, a ambicją fałszywą. Prawda, rozumiemy się. No i oczywiście kolejna cecha musi mieć absolutny refleks. Absolutny refleks i umiejętność podejmowania decyzji w ułamku sekundy. Także to są te cechy kierowcy rajdowego. Pilot rajdowy. Podzielność uwagi musi być takim, takim człowiekiem dwa w jednym, jak gdyby. Podzielność uwagi ogromna, przy jednoczesnej umiejętności ogromnego skupienia, ogromnego skupienia. I panowania nad całą tą, całą tą sytuacją. Także z jednej strony ogromna podzielność uwagi, z drugiej strony ogromna koncentracja i oczywiście y, ogromna odporność psychiczna na wszelkiego rodzaju stresy. Na fochy, na przykład, ludzi, którzy są w zespole, bo tak jak teraz ładnie młodzież mówi, fochy, prawda? Że tutaj nie może nie, nie, pilot nie może sobie pozwolić na to, żeby się na burmuszyć, żeby się obrazić na to, że ktoś tam no, puścił focha, prawda? posługując się młodzieżową, nomenklaturą. No i to jest wydaje mi się. Taka dosyć ważna cecha, że musisz być tak jak taka gąbka, która jest w stanie wchłonąć pewnego rodzaju jakieś takie negatywne emocje, negatywne napięcia. Jeżeli nie masz tych cech, chociaż w jakimś takim, no średnim stopniu wykształconych w sobie, prawda, które ci dała na przykład dała natura, dał Ci Bóg, prawda, to sobie normalnie nic nie zrobisz, bo można siebie zmienić, można siebie nieco przestawić, jeżeli chodzi o psychikę. Zaraz podam przykład, ale nie za wiele, bo popatrz, Łukasz, <laughs> ja. Jestem normalnym człowiekiem, prawda? Takim samym jak ty. I sobie, ty, ja się mogę założyć z Tobą, że Ty na przykład jadąc samochodem po takiej no, dość luźnej nawierzchni, jadąc, a jedziesz na pewno sporo, ale jak jedziesz na przykład 60-70 na godzinę i auto ci wpadnie w poślizg, to zakładam się, mów szczerze, to sobie normalnie masz. Masz słuchaj, od razu podwójny puls, od razu ci się robi 120-130 uderzeń na minutę, i ciśnienie masz na przykład 200 na 120. To się mogę założyć, bo ja wiem, że taka jest reakcja wszystkich ludzi, którzy nie są profesjonalnymi, profesjonalnie ułożeni jak gdyby, do panowania nad dziwnymi, niekonwencjonalnymi zachowaniem, zachowaniami samochodu. Więc słuchaj, ustalmy, że ludzie, którzy nie mają do czynienia z motorsportem, z ekstremalnymi, Jazdami, samochodami, prawda? To sobie boją się, jeżeli coś się zdarzy dziwnego z samochodem, już przy prędkości powiedzmy 60-80 na godzinę, prawda? A ja mam tą poprzeczkę strachu, bo to jest naturalny strach. Wiadomo, że to o czym powiedziałem, to jest naturalny strach, bo każdy z nas się boi, bo to jest wpisane w nasz byt, prawda? Każdy z nas się boi. I teraz słuchaj, ja mam jak gdyby tą poprzeczkę strachu podniesioną o 100 na godzinę, rozumiesz? Bo jak na przykład ja jadę samochodem obok. Siedząc jako ten partner mojego kierowcy, prawda, jako asystent mojego kierowcy. Jedziemy na przykład 170-180 na godzinę i to auto jedzie bokiem, rozumiesz, jedzie w pełnym poślizgu, to mnie nawet słuchaj normalnie, jak to się mówi, nie drgnie żadnym, żaden muskuł na twarzy, mnie się nie załamie nawet głos. Więc widzisz, to podałem Łukasz jako przykład tego, że można zmienić siebie, prawda? Można zmienić trochę swoją psychikę, trochę ją podreperować, ale pewną bazę możesz. Ja jestem tego właśnie żywym ledwie, ale żywym tutaj, dowodem kochany na to, że jednak można o 100 na godzinę. O 100 na godzinę podnieść tą poprzeczkę strachu przed szybkością. Bardzo warto w siebie inwestować, bardzo warto uczyć się znaczy w siebie, w swoją wiedzę na temat prowadzenia samochodu, bo naprawdę tch, uważam, że y, droga, ruch drogowy jest nieprzewidywalny. I właściwie ja to mam takie powiedzenie, że na każdym metrze naszej, naszej jazdy samochodem, naszego uczestniczenia w ruchu drogowym i w każdej sekundzie, popatrzcie, jeden metr, jedna sekunda może się zdarzyć wszystko. Jeżeli nie będziemy mieli pojęcia, co zrobić, to nawet możemy przypłacić to jedyną wartością nie do odkupienia życiem czy zdrowiem. Jeżeli będziemy wiedzieli, co zrobić, jak się zachować, to możemy powiedzmy czyjść błąd, czy pewną sytuację no, niezawinioną przez nas, jakoś tak no, wygładzić, podreperować. A od czego powinien zacząć młody człowiek, który chciałby zacząć zajmować się rajdami? No, ja myślę, że przede wszystkim to powinien mieć samochód. Mieć samochód i powiedzmy jakieś takie zainteresowania motoryzacyjne, prawda? Bo to jest bardzo, bardzo ważne, że jednak no musisz, musisz coś tam, słuchaj, normalnie lubić, musi, musi coś tam cię pociągać w tym prawda, w pewnych jakichś takich rewirach życia. No bo jednak bardzo wydaje mi się, ważną. Ważną, tak, ważnym elementem w tym jakimś takim właśnie rozpoczynaniu tego sportu to jest to, żebyś ty sam przy tym samochodzie coś tam robił, bo to pozwala ci na poznanie tej całej konstrukcji, gdzie co jest, gdzie co, w co należy puknąć, prawda, w co, należy, co należy podkręcić, żebyś sobie w razie czego na, na, na rajdzie, na zawodach już, prawda? nie miał problemów z opanowaniem tych jakiś takich pewnego rodzaju tych, tych problemów technicznych samochodów, które mogą się zawsze, zawsze pojawić. Także przede wszystkim sobie to auto, po drugie, chętne przebywanie z tym samochodem, prawda? No i oczywiście. No, trochę, trochę pieniędzy. Jednak no, musi to być albo dziecko y, milionera, albo ktoś, kto ma na przykład bardzo dobrą pracę, jest młody, ma dobrą pracę czy własną działalność i stać go na to, żeby taki samochód y, utrzymać. Bo jednak, co by nie mówić, to, no, to potrzeba jednak chociażby, żeby, żeby zacząć, no to te kilkanaście tysięcy złotych, jeżeli nie ści tysięcy złotych, no bo musisz mieć samochód, musisz go trochę przygotować, prawda? Jeżeli już mówimy o takim, jakimś takim, no. Takim półprofesjonalnym no, pół na razie, prawda? A czy są jakieś instytucje, które pomagają, gdzie mogą się zgłosić takie osoby, właśnie, które pomogą wdrożyć się, zacząć startować i, i jakoś tam zdobywać punkty? Są instytucje, to znaczy automobil, kluby, albo yy, w całej Polsce są Automobilkluby różne, albo osoby prywatne, tak zwane Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, czego przykładem jest moje miasto Skierniewice, gdzie dosyć słyszeli, Łukasz, kilku ludzi, organizuje cztery, Rajdy o Puchar prezydenta miasta Skierniewice, Takie ogólno co roku cztery rajdy. I mamy naprawdę tam 40 parę, 50 samochodów, w okolice Warszawy, Łodzi, yy, okolice to Tomaszów, Piotków, Skierniewice, Płock. Wiadomo, także no w sumie 40-50 załóg. I naprawdę te rajdy, ponieważ organizowane są przez kilka osób mających wsparcie w spółkach Urzędu Miasta, to mamy do dyspozycji. Bardzo dobre tereny, mianowicie teren, y, zamknięte tereny, ciepłowia miejska. Przepiękne, twarde nawierzchnie, które są posypane takim tym pudrem czy to popiołem czy tym żużlem, czy takim miałem do palenia, więc naprawdę mają bardzo dobre warunki do szlifowania tych swoich umiejętności, dokładnie, do tego opanowania, do w ogóle do wprowadzania auta w poślizg i umiejętnościami opanowania tego poślizgu. Spółka, na przykład y, zakład wodociągów i kanalizacji, przepiękne uliczki takie te różne tam na terenie tego zakładu. No, y, mamy bardzo taką ładną bazę, bardzo ładne miejsce. Właśnie takiej, takiej grupy też pasjonatów starych samochodów, właścicieli motopasji, którzy mają taki duży bardzo teren z takimi drogami jak gdyby technicznymi, w cudzysłowie powiem, w wielkiej hurtowni budowlanej kiedyś. Także dużo takich uliczek. Także mamy super miejsca, bezpieczne, wyłączone z ruchu, poza ruchem drogowym. Także tylko załogi tutaj na tych rajdach skierownickich jadą ze startu do startu do tego odcinka specjalnego i odcinek specjalny jest rozgrywany w ogóle na Terenie absolutnie zamkniętym. Także to są bardzo bezpieczne, bezpieczne próby. Także to jest, słuchaj, to jest jedna, jedna, gdyby taka droga, że może masz paru ludzi, którym chce coś się zrobić, prawda, dla promocji miasta, dla propagowania rajdów samochodowych, prawda, czyli takiej wydaje mi się, bardzo istotnej, szkoły, szkoły umiejętności do, czy, czy szkoły nauki dobrej techniki jazdy, bo bym powiedział, że te rajdy. Popularne te rajdy, takie, które są dla tych zawodników bez licencji, są fenomenalną szkołą nauki jazdy. Słekarz, my organizujemy te nasze rajdy już od 16 lat. Mamy duże wsparcie medialne, mamy y, jedną telewizję, drugą telewizję, przyjeżdżają, robią materiał. no Ci młodzi ludzie siebie gdzieś tam widzą setkę z sobą, swoją rozmowę, swój samochód, także bardzo. Wydaje mi się, to też im tak jak pomaga i mobilizuje do tego, że warto startować. Mamy nagrody, Castrol jest naszym sponsorem, także, także naprawdę tutaj taka grupa w ludzi, którzy, pasjonatów, którzy właśnie chcą co zrobić dla swojego miasta i dla, tego, dla tej grupy młodzieży, która chce lepiej nauczyć się jechać samochodem. Bo właśnie wspomniałem, że naszym motto to jest uczyć bawiąc, bo te rajdy na tym poziomie to są zabawą. Potem ta zabawa, w miarę jak ten sport się robi coraz bardziej tak, taki zawodowy, to ta zabawa się kończy. Kończy się zabawa. Zabawa jest na tym etapie właśnie tych rajdów popularnych. Taka integracja tych ludzi w fajnej No i wspomniałem, są automobilkluby. I to są właśnie y, takie no, dwie drogi, żeby z takim rajdem popularnym, ogólnodostępnym się zetknąć. Te rajdy uczą nie tylko techniki jazdy, ale ponieważ te, te, ci młodzi ludzie zazwyczaj, to mają te auto jakoś tam oklejone, prawda, bo oni nie zrywają tych nalepek, tu mają jeszcze kastrola naklejonego, tu jakieś tam, jakąś firmę od amortyzatorów, tutaj numer startowy Ja oni tymi samochodami jeżdżą na co dzień. I ja im tłumaczę tak, panowie, słuchajcie, zobaczcie, Wy nie jesteście anonimowi, Wy nie jesteście Takimi ludźmi, że my car is my castle, prawda? Tak jak właśnie wiesz, wielu ludzi czuje tą anonimowość w samochodzie i ta anonimowość wyzwala tą chamstwo, taką butę za kierownicą, przez to, że ty jesteś nieidentyfikowalny, prawda? To sobie normalnie możesz tam kogoś wiesz, ubliżać, możesz tam komuś zajechać drogę, kogoś przećwiczyć. Tutaj, my panowie, wy macie numery startowe, macie te loga, te nalepki swoich sponsorów. Pamiętajcie, wy jesteście. W pewnym sensie ambasadorami tych, dzięki którym możecie się bawić, bo ta na tym etapie, powiedziałem, te rajdy też zabawa. Także słuchajcie, normalnie pamiętajcie, wy nie jesteście bezimienni i dlatego wy jesteście reprezentantami swoich tych sponsorów, prawda? I wy nie możecie przynosić im wstydu, dlatego was obowiązuje szczególne, delikatne, łagodne jeżdżenie na drodze, szczególnie jakieś takie. Kulturalne zachowania. Mówię, panowie, ja nie chcę, żebyście mi tutaj robili jako osoby niebezimienne, jako osoby oznakowane w pewnym sensie w tym ruchu, żebyście robili świństwa, chamstwa i jakichś takich nie, niemiłych sytuacji na drodze. Uczyć bawiąc. Prosta filozofia, prosta, już to powiedział któryś tam z wieszczów, przed, czy przed lat, przed wiekami. A czy będąc dobrym w, w tym sporcie, jest szansa na, na to, żeby mozna, można było z tego żyć? Bardzo, bardzo naprawdę nieliczne przypadki, bardzo, to, to, to unikalne takie dosłownie przypadki, że rzeczywiście te rajdy to wyniosły, że kilka osób dosłownie, to ja, ja znam kilka osób na przestrzeni prawie 40 lat uczestniczenia w tym sporcie, kilka osób, które no, jakoś tak można powiedzieć, że zostały ustawione finansowo dzięki, dzięki rajdom, bo przez y, y, te pierwsze lata moich rajdów, czyli lata 70., 80., to jeszcze czegoś tak łatwiej ci ludzie z rajdów trafiali do biznesu, ale teraz w latach 90., -tych, 2000. -tych, to się zrobiło trudniejsze i naprawdę tylko kilka osób, kilka osób jednak na te kilkaset, które się przewinęło. Tutaj podczas tej mojej takiej rajdowej drogi, prawda, to jednak kilka osób można powiedzieć, że zaczęło. Jak gdyby ten, ten, te rajdy samochodowe stały się dla nich jakimś takim czymś dochodowym, czymś, co ich wyniosło, nawet na jakieś takie poziomy niektórych celebryctw. A pana największa, naj, naj, najciekawsza historia związana z, z tak długoletnią przygodą z rajdami, ma Pan coś specjalnego takiego, co dobrze pamięta ciekawą historię? Yy, odpowiedź na pytanie takie, bo to jest proste pytanie zadałeś, prawda? No to sobie to jest w ogóle niemożliwe, dlatego że ja mając, mając tą właśnie do niezłą pamięć i yy, ale, dlatego, że te rajdy rzeczywiście no, dużo, dużo bardzo tak bardzo głęboko się wrywają jak gdyby w nasz mózg, prawda? to Tutaj musiałbym się odpadać wiele tygodni. Dla mnie każdy, każdy rajd to był jakąś tam przygodą. No, i na każdym rajdzie jakieś tam przygody były. Jakie ma Pan sposoby radzenia sobie ze stresem? Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim w dużej mierze sprawa charakteru. Aczkolwiek, tak jak z tą, z tą przeniesioną poprzeczką szybkości, prawda, można sobie też z tym poradzić. Moim takim panaceum to jest taka bardzo, bardzo duża dawka, bardzo duża doza optymizmu. Słuchaj, bo optymizm też sobie można wypracować. Ja mam taką piękną bardzo filozofię, ja ją w bardzo wielu, w wielu miejscach mówię, na wielu spotkaniach, Właśnie mówiąc, zwłaszcza do ludzi, którzy mają taką pracę ekstremalną do wykonania, bo już mówiliśmy, rajdy ekstremalne, rajdy samochodowe to jest dyscyplina ekstremalna. Tu nie masz. Marginesy na błąd. Ale teraz w wielu korporacjach, w wielu firmach tak samo nie masz marginesu na błąd, bo od czasy komuny się skończyły, że była tak zwana odpowiedzialność zbiorowa. Zrobiłeś, nie zrobiłeś, wszyscy to mieli w nosie i już żytko toczyło się dalej, prawda? No, teraz już jest tak, że rzeczywiście masz tą robotę od do, prawda? No Rajdy są e, wydaje mi się, takim, takim wzorcem, jak gdyby wzorcem tej e, ekstremalności w ogóle naszych działań w życiu i w sporcie, bo rajdy. To jest dyscyplina, która w ogóle nie ma marginesu na błąd, rozumiesz? Pamiętaj, słuchaj, tutaj nie masz, tu masz linię i linię, prawda? I nie masz marginesu ani w prawo, ani w lewo, bo jeżeli tą linię przekroczysz, to masz pieniek, masz kamień, masz przepust, masz rów, masz barierę, masz skałę, masz drzewo, prawda? Patrz, już się wyliczyłem jednym tchem. Zobacz, nie masz marginesu błędu i to powoduje naprawdę yy, konieczność, Absolutnej perfekcji działania, zarówno kierowcy, jak i pilota. I to powoduje właśnie ten ogromny, ogromny jakiś taki też stres, o czym właśnie wspomniałeś, prawda? Ogromny stres. I słuchaj, ja do ludzi mówię właśnie, że ten optymizm, taka ta pogoda ducha i takie pozytywne postrzeganie wszystkiego wokół siebie pomaga nam ogólnie, bo musimy nad tym pracować, musimy, musimy to ćwiczyć, prawda? No, słuchaj, to pomaga nam w budowaniu jak gdyby naszego tego, tego, naszej tej odporności na stres, na duży stres. Jak można znaleźć w sobie długofalową motywację? Często wiele osób coś zaczyna i po prostu e, nie widząc na początku efektów odpuszcza, a ważne jednak jest ta długofalowa motywacja. To chyba zależy od jakiejś takiej no, konsekwencji działań indywidualnych, jakichś przypadków, prawda? I na to chyba to recepty ja nie podam, bo ja, ja jestem rzeczywiście no, przykładem tego, tej konsekwencji jakby działania, prawda? że ten sport wszedłem 40 lat temu i no, regularnie, regularnie startuję. Tutaj by była taka jakaś chyba konieczność, żeby tak no, odpowiedzieć i no, próbować odpowiedzieć na to Twoje pytanie, to była konieczność zrobienia takiego bilansu. Jeżeli mamy pewne pozytywy i negatywy, jeżeli mamy pewne za i przeciw, prawda? I zrobimy ten bilans, i ten bilans nam wychodzi jakoś tam na, na plus jednak za za, za prawda, to, to możemy to robić, to warto, prawda? Nawet trzeba. A no, jeżeli wychodzi na minus, no to rzeczywiście nie ma sensu się męczyć, bo przecież jest takie powiedzenie, czy można słonia nauczyć gry na fortepianie. Można, ale po co ma się zwierzę męczyć? Pana aktualnie największa pasja? Święty spokój. To jest takie moje przemyślenie. To widziałem z tego tekstu. Yy, yy, piosenkę Agnieszki Osieckiej, którą śpiewa Mały Radowicz, a tymczasem leżę pod Gruszą, na dowolnie wybranym boku i, tam, i mam to, co na, ze świętych, najświętsze, święty spokój. I to jest właśnie moja pasja. Ja wiem, że to... Hmm. Łukasz, ja się Tobie nie dziwię, że Cię to zaskakuje, bo wiele osób to zaskakuje. Wszyscy kojarzą mnie z tym ekstremalnym sportem, zwariowanym sportem, gdzie jest najpierw. ten ogień, gdzie jest ta prędkość, gdzie są te temperatury, gdzie jest ta, ta praca bez marginesu błędu, gdzie jest naprawdę ten człowiek, tak, jak takie zapędzone zwierzę gdzieś tam sobie normalnie, wiesz? No, to słuchaj, normalnie kurczę, jak ja mówię, że moją pasją to jest święty spokój, to oni mi się zażartuje, słuchaj. A ja mówię poważnie, widzisz? Rower, rawka, kocyk, Parasol, rozumiesz, Rawka, taka rzeka Rafka w Puszczy Bolimowskiej, bardzo ładna, czysta rzeka. Słuchaj, yy, narty, yy, gdzieś tam czasami wyjechać z rodziną, z przyjaciółmi na narty na tydzień czy dwa razy po tygodniu, gdzieś tam w Dolomity. Yy, wyjeżdżam na 3-4 tygodnie co roku do RPA, do Cape Town, na sam koniec Afryki, do szkoły językowej. Uczę się tak, no tam ja się już nie nauczę, ja wiem, bo już jest za późno, ale chociaż tak staram się utrzymać taką jakąś elementarną znajomość języka angielskiego. Kupuję sobie szkołę, Szkołę 6 godzin dziennie. Normalnie mieszkam przy rodzinie jakiejś tam. Przez szkołę kupuję cały pakiet. Mam normalnie pokój, łazienka, telewizorek. Szkoła 6 godzin dziennie. Jadę sobie gdzieś tam na przykład po lekcjach. Po lekcjach, no ja starszy człowiek sobie, po lekcjach jadę sobie na przykład gdzieś na Atlant Atlantyk, no pożyczam San Umbrellę, rozumiesz, y, sobie, ręczniczek sobie rozkładam, słownik pod głowę, żeby lepiej wchodziło do głowy, rozumiesz, no i sobie normalnie trzy tygodnie mam tego świętego spokoju. No także mam, mam kilka. Kilka takich właśnie takich elementów, które pozwalają mi, jak gdyby naprawdę na jakieś takie no, zapomnienie o tym takim, takim ciężkim moim czasie, bo czasami mam tutaj w życiu na przestrzeni roku bardzo ciężki czas. Bardzo. A czy ma Pan jakieś marzenie z motoryzacją, które nie zostało jeszcze spełnione? Hmm, w zasadzie to, 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 to nie mam. Bym Naprawdę bym obraził Pana Boga, gdybym powiedział, że jeszcze mam jakieś marzenia, bo no zobacz. Łukasz wielokrotnie mistrzostwo Polski, już nie mówię o rajdach, mówię o, o sezonach. Wielokrotnie mistrzostwo Polski w sesji generalnej. Wiele razy mistrzostwo, wicemistrzostwo Polski w klasach. Także naprawdę za mistrzowskie tytuły w generalce i w klasach. Kilkanaście, jeżeli nie ści. Europy. Wicemistrzostwo Ameryki, otrzymało czym mało ludzi wie, z Andreą Mancinem, z tym Włochem, w 2009 roku, nie tak dawno, słuchaj, zdobyliśmy Wicemistrzostwo Ameryki w klasyfikacji generalnej, w rajdowych Mistrzostwach Ameryki. Wygrał Travis Pastrana, w ogóle Bóg, Bóg freestylu i takiej ekstremalnej jazdy samochodami i, mot i motocyklami, prawda, i motorami. Travis Pastrana był wtedy Mistrzem Ameryki, Andrea Mancin, mój kierowca, został yy, Wicemistrzem, my zdobyliśmy Wicemistrzostwo. Potem mistrzostwem Europy z Krzyszkiem Chłowczycem. No, wiele ukończonych no, dwa lata temu razem z Krzyszkiem Chłowczycem. Po 11 latach przerwy jest ogromny mój sukces. No, naprawdę, ja już no, dlatego to mówię w kontekście tych marzeń, prawda, że ja już, ja już nie muszę marzyć, prawda. No, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej w rajdzie do mistrzostw Ameryki w stanie Missouri. Polonia nas zaprosiła. Dali nam cały samochód, całą logistykę, wszystko. My z Hołkiemko przyjechaliśmy z kaskami, z, kombinezami, z kombinezonami, żeby wystartować. Takie nam stworzyli warunki, bo wymarzyli zobaczyć tą polską kultową załogę tam właśnie na obczyźnie w Stanach. No i pojechaliśmy. No, proszę bardzo, widzisz. Więc ja naprawdę, ja już, popatrz, wczoraj był akurat plebisyt na najlepszego sportowca, prawda? Słuchaj, 17 lat temu. I ja z Krzysztofem Kołowczycem zdobyłem ten tytuł. No, czego, o co jeszcze można marzyć. Bo może przejdę do pytania jeszcze też e, o jakąś książkę. Czy ma pan swoją ulubioną, którą chętnie poleciłby widzom? <laughs> ostatnio, ostatnio czytałem książkę e, e, Krzysztof Szewczyk i e, Maria Szabłowska, chyba. Słuchajcie, taka bardzo fajna, fajna książka Ludzkie Gadanie. E, w ogóle książka, która pokazuje, jakby całą historię tworzenia się. Tego, takiego nurtu muzyki młodzieżowej, jak to się teraz ładnie mówi, takiego, takiego roka pop rocka, Słuchajcie, w latach e, tych 60 -tych i 70 kiedy Polska była jeszcze krajem za grubą, ciężką, żelazną kurtyną, która tak po trochu się tam rozluźniała, rozluźniała i trochę tej, takiej, tej muzyki takiej, która była, no, to była muzyka tamtych lat, no, fantastyczna muzyka, e, no, do, do nas tutaj po trochu przenikała. A, czy jest coś, co chciałby wam przekazać widom? No pewnie, że jest. No. Chciałbym przekazać sobie przede wszystkim y, takie, takie no, y, życzenia, y, takiej normalności za kierownicą, no bo ja wiem, że y, za kierownicą bardzo wiele osób się przez tą taką no, bezimienność, prawda, to się, to się bardzo w negatywną stronę niestety zmienia, więc ja chciałbym przekazać takie właśnie życzenia, żeby byli normalnymi ludźmi za kierownicą, czyli kulturalnymi, życzliwymi ludźmi, bo y, taka właśnie... No, atmosfera napinania jak gdyby tej jazy, tego poganiania y, jed, jednych przez drugich, to tylko y, właśnie no, pogarsza tą całą sytuację, która nie jest dobra, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na polskich drogach. Więc tak, tego chciałbym im życzyć. Chciałbym im życzyć więcej jakiegoś takiego luzy i optymizmu właśnie y, za kierownicą, no i, i w życiu też. I chciałbym im życzyć, y, to tutaj zacytuję takie życzenia trzyletniej dziewczynki, która swojemu dziadkowi no nie nie. Złożyła na nowy rok takie życzenia, żeby ci wszyscy, do których teraz mówię, coś tam w życiu mieli i żeby jakoś tam im było. Dziękuję bardzo miesto. Dziękuję za spotkanie.